jakiś magazyn butelek. Wyglądają jak takie typowe butelki do mleka. Mhm. Weszliśmy właśnie do środka. Musimy zachowywać się cicho, bo wokół po prostu są dwa domy i widać, że każdy tego pilnuje. Już na samym starcie jestem bardzo zadowolony, Klaudia też, bo dom jest jeszcze praktycznie z całym wyposażeniem. Jesteśmy w domu lekarza. Osoba, która tu mieszkała, była lekarzem, tak jak już wspomniałem. Możemy się porozglądać, co tutaj zostało. Nie wiem, w jakich latach dom został opuszczony. Teraz się dowiemy. Ale możemy właśnie dowiedzieć się, jak zawsze, po rzeczach, które po prostu zostały zostawione. Tu mamy 2005 rok, ostatnie gazety. Czyli najprawdopodobniej od tego momentu dom pozostał władcy marionetek. Widzę, że gościu miał styl. Bardzo ciekawe książki. Muszę troszkę podkręcić lampę. Już słychać kogoś. Ktoś chodzi wokół domu. Auto zostawiliśmy kilometr dalej, żeby nie budzić podejrzeń. Wyszliśmy tutaj przez krzaczory. Tutaj mamy jakąś kolekcję książek. Przejdziemy sobie do drugiego pomieszczenia. Prawdopodobnie też ktoś użytkował po prostu ten dom, jakiś bezdomny. Spał tutaj. Możemy wnioskować po pozostawionych gdzieniegdzie setuniach. Lampa. Ciekawa kolekcja książek. Widać, że to była bardzo czytana osoba. Ale wszystko z tego, co widzę, gościu miał obsesję na punkcie science fiction. Wszystko galaktyka, science fiction. Tutaj następne. Widać, że lubił, jak ponosi go gdzieś wyobraźnia. Także za kolekcję książek props, bo też jestem fanem science fiction. Dostaliśmy się przez okno. Obydwa są otwarte w sumie. Tutaj już byliśmy, wchodziliśmy z tej kuchni. Nawet nie zdążyłem zauważyć, czy ten dom miał piętro. Miał piętro, nie? Okej. Jakieś deseczki. Tutaj troszkę bajzel. Ale i tak tam przejdziemy zaraz. Tylko chcę zobaczyć, co jest tu. Tutaj najprawdopodobniej jakiś schowek. Szafa. Spiżarnia. Ale wszystkie słoiki puste. Parę pająków. Kurde, jaka lampa. Jesteśmy jakieś 350 km od domu. Bo jesteśmy na wakacjach. No i ten odcinek to taki spontan, po przerwie. Ostatnio troszkę mniej czasu na wszystko, ale będziemy to zaraz nadrabiać. Kotłownia, piec. Dziwne, że to wszystko jeszcze nie zostało rozkradzione, tak jak zazwyczaj jest to u nas. Wylądowałoby już dawno na złomie, a tutaj wnioskując, że to wszystko stoi od 2005 roku i zostało tyle wyposażenia, no to naprawdę fajna rzecz. Okej. Przejdziemy sobie tutaj do tych pomieszczeń jakoś. O, nie poszłaś, bo się boisz pajęczynek, nie? Już możesz przejść z garnowym. But? No faktycznie. To jest chyba
był raczej pokój gościnny lub taki do posiadówek. Zobaczcie, znowu kolekcja. Jakaś stara maszyna. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Coś do fotografii? Do rentgenu, ciocia mówiła. Do rentgenu, wow. Zobaczcie. PZO Warszawa. Maszyna została. Został jakiś obraz. Dosyć stary, w sumie nie jeden. Systemy radiokomunikacji ruchomej, lądowej. Co my tutaj mamy? Zezwolenie. Nie będę pokazywał imienia i nazwiska. Kominek. Powiem wam, że chata idealna, baza do odnowy. Ma swój klimat. Znowu kolekcja książek. Radiotechnika. Widzę, że była to bardzo... O, astronomia. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki. Była to bardzo mądra osoba. Wnioskuję po prostu po tych samych kolekcjach i wyposażeniu. Sklep elektroniczny. Tutaj jakaś cyrylicą pisana książka. Nie no, no. Jestem zadowolony z tej chaty. Dobra, zrobię sobie ze 2-3 ujęcia i przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Nie wiem, czy tu jest naprawdę piętro, bo ciężko było zobaczyć. Dom jest umieszczony praktycznie w pośrodku drzew. Wszystko już tak zarosło, nikt tutaj chyba już nie zagląda od tamtej pory. Ale zaraz wam pokażemy resztę. Będziemy wychodzić i po cichu pokażę wam otoczenie, gdzie dom się znajduje. Postaram się go mniej więcej obejść dookoła. Zobaczcie, jak to wszystko zarosło. A muszę pomóc temu osobnikowi wyjść. Tutaj mamy jakiś drugi budynek. Zajrzymy zaraz, czy jest tam coś ciekawego. A teraz pokażę wam dom. Jakiś strych. Może i miał, ale zero schodków. Obejdziemy dookoła, może uda nam się jeszcze coś znaleźć. Tam mamy ulicę, oczywiście poza tymi zaroślami. Zakamuflowany dom. O, i tak chyba to nazwiemy. Studnia. Tam ktoś idzie. Dobra, szybko sobie przejdziemy. Staraj się nie deptać na gałęzie. Co my tu mamy? Najprawdopodobniej należało to do domu. Jakiś magazyn butelek. Wyglądają jak takie typowe butelki do mleka. Mhm. Najprawdopodobniej należało to do tego domu. Może miał krowy. Możliwe, że było jakieś gospodarstwo. Nie będziemy wchodzić do środka, bo na pewno narobimy hałasu. Przejdziemy sobie. Kawałek dalej. Następny budynek. Wejdź szybko. Tak. Tutaj ewidentnie. Były jakieś zwierzątka trzymane. Zostało tylko drewno. To chyba na pasze, tak? Możecie mnie poprawić, nie znam się zbytnio. Na roli.
książki skończyły w ten sposób. Tutaj już bajzel mamy. Jakaś komoda. Dobra. Przechodzimy dalej. Wszedłem do jakiegoś budyneczku obok. W ogóle miałem wrażenie, że ktoś tu jest. Klaudia za mną nie weszła. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Jest tu ktoś? Chyba nie. Jakieś zabawki, książki. Nie wiem, czy ktoś, kto obok mieszka, po prostu urządził sobie tutaj składzik, czy w dalszym ciągu należało to do lekarza. Neptun. Zobaczcie, jaki zabytek. Tutaj na pewno sobie z chacki ktoś robił i popijał. Wszędzie wokół leży. O kuźwa. Troszkę mnie przestraszyłaś. Wszędzie wokół leży makulatura. Jakieś etykiety. Nie mam pojęcia, do czego to miało służyć. Tutaj tak samo, pełno kartonów, jakby od jakiegoś sklepu, czy nasiona. Jest tego sporo. Wszystko jeszcze zapakowane. W nieotwarte nawet opakowania. Dobra, wychodzę. Bo trochę tu śmierdzi. Z tyłu za mną widać taką grupkę starszych panów. Jeden myśliwy, leśniczy chyba, tak? Przyczaili nas, że wychodzimy z domu, no to podszedłem, żeby porozmawiać. Nie nagrywałem tam końca, bo słyszałem, że właśnie gdzieś tutaj jest jeszcze jeden opuszczony dom. Porozmawialiśmy. Panowie odwiedzą kanał. Jeden pan w sumie, taki chyba internetowiec. I nakierunkowali nas w sumie na drugi opuszczony dom. Idziemy dograć jakąś drugą część. Zobaczymy, czy jest warte miejsce zwiedzania. Zawsze lepiej podejść, pokazać takim ludziom, niż żeby tam jakieś domysły sobie siali. Chociaż stwierdzili, że jak chłopak z dziewczyną wychodzi z Kniejów, to w jednym celu, nie? Nie tym razem. No, ale nie tym razem. Idziemy i spróbujemy dokończyć materiał. Wioska wam powiem, że ciekawa, bo tam znajduje się w sumie jakieś 2 km lasu. Wszystko w sumie jest otoczone lasem. Parę domów na krzyż, płasko, no bo to Wielkopolska, także raczej na góry nie ma co liczyć. No i teraz jakiś kilometr zmierzamy sobie tą ruchliwą ulicą, szeroką. Oczywiście z ironią wszystko i z humorem. No i zobaczymy, czy się natkniemy na ten nasz opuszczony domek. Mnóstwo rozsypanego szkła. Trochę rudera. Wszystko porozpieprzane. Leży na ziemi. Ale mówię, wejdę. Bo nie mógłbym żyć z tym i spać spokojnie. Że chociaż nie zajrzałem do środka. Coś zostało. Wyposażenie jak to na kiedyś. Półki z typowych belek. Muszę uważać, żeby nie rozdeptać tej starej porcelany, czy tam kryształów. Coś zostało. To na pewno ma kupę lat. W sumie jak ten dom. Jakiś perfum. Półki wyłożone gazetami, spody.
to chyba było. Byłoby na tyle. Już więcej nic nie ma? Totalny rozpizdziel.